Doświadczenie bezsilności to bez wątpienia jedno z trudniejszych ludzkich doświadczeń. Gdy wielokrotnie czegoś próbujemy, gdy staramy się włożyć w coś naprawdę wiele wysiłku, wiele sił, a ostatecznie nie udaje się. Jest to rzecz niezwykle trudna, niezwykle bolesna. I bardzo często człowiek w takiej sytuacji zupełnie się poddaje. Traci chęć do dalszej pracy, do dalszej walki, czy do życia w ogóle. Każde doświadczenie porażki jest dla nas trudne. Nawet w najdrobniejszych sprawach. Nawet gdy jest to tylko drobna rozmowa, która nie poszła po naszej myśli. Nawet gdy jest to tylko drobiazg zupełnie codzienny, gdzie nie udało nam się zrobić tego tak, jakbyśmy chcieli. To są rzeczy, które bardzo trudno jest nam przyjąć. Święty Wojciech to jest taka postać, której można by powiedzieć, nic się w życiu nie udało. A jednak po jego śmierci przyszły król Polski wykupi jego ciało za wagę złota. Dosłownie, każdy gram jego ciała będzie wart tyle, co złoto, a będzie i dla niego, dla króla, i dla całej naszej ojczyzny będzie ostatecznie jeszcze wiele, wiele więcej warte. Dlaczegoż to? Ano przede wszystkim dlatego, że święty Wojciech się nie poddał. I w obliczu wszystkich tych porażek nie skupiał się na tym, że coś tam mu się nie udało. Bowiem był on biskupem, wielokrotnie wygnanym ze swojej stolicy biskupiej, przede wszystkim z Pragi, gdzie to była jego ojczyzna, to była jego diecezja, z której wielokrotnie go wygnano, bo uchodził za zbyt restrykcyjnego, za zbyt ostrego, wymagającego biskupa. No i nie chciano go, po prostu nie chciano go. Spiskowano nieustannie przeciwko niemu. On wracał do Rzymu, później próbował z powrotem i znowu się nie udało i znowu go wygnali i nie chcieli go w jego własnej ojczyźnie. Bardzo łatwo jest w takiej sytuacji powiedzieć sobie, ja daję sobie spokój, nie chcę mi się, nie umiem, po co ja w ogóle zostawałem tym księdzem i biskupem, skoro nikt mnie tak naprawdę nie chce. Otóż tak święty Wojciech nie robi. Święty Wojciech planuje dalej. Gdzie tu można to Słowo Boże jeszcze siać? Zostaje wysłany do Polski, a później pojawia się ta wielka idea misji, misji na północy u pogańskich jeszcze, w pogańskich jeszcze Prusach. Tam święty Wojciech zmierza, tam kieruje swoje kroki i praktycznie od razu go tam zabijają. Czyli również na tej wielkiej misji, no tak naprawdę zewnętrznie nic nie zrobił. Poszedł, zaczął głosić, no i go zabili. I w zasadzie, tak patrząc teraz na jego życie, no właśnie można by powiedzieć, tu się w sumie nic nie udało. Diecezji swojej objąć nie mógł, tam go wygnano dwukrotnie. Na chwilę pojechał do Polski, później misja, no i od razu śmierć. W sumie nic wielkiego. Ale właśnie przez to dobrze wiemy, jakie znaczenie ma krew męczenników. Ona zawsze ma fundamentalne znaczenie, zawsze staje się początkiem czegoś nowego, jakby tym nasieniem, które wpada w ziemię, obumiera i później wydaje jakby nie wiadomo skąd zupełnie nowe owoce. I faktycznie ta jego krew męczeńska wydała zupełnie nowe owoce. Wydało dlatego, że był on faktycznie świętym. Dlatego, że wobec tych trudności się nie załamał. Że przyjął to wszystko i działał dalej. Zaraz spojrzymy na to, jakie owoce jego krew przyniosła. Ale najpierw dwa słowa o tym, jak to zrobić, żeby się nie załamać. Jak naśladować świętego Wojciecha właśnie w tym aspekcie. Bo to jest chyba dla nas tak na co dzień bardzo ważne. Otóż aby się nie załamać wobec trudności, bardzo ważne jest, abyśmy potrafili odkleić nasze spojrzenia od nas samych.
Nie chodzi o to, żeby udawać, że coś nas nie boli, żeby udawać, że nie, to wcale nie jest dla mnie przykre, nie, nic się nie stało. Nie o to chodzi. Wobec porażki powinniśmy się umieć przyznać do porażki. Tak, nie udało mi się, tak, jest mi przykro, tak, nie potrafię tego zrobić. Ale to już jest moment po tym, jak to dostrzegliśmy, aby odkleić to spojrzenie od nas samych. Bowiem my wtedy mamy tą tendencję, tą pokusę do tego, żeby wtedy patrzeć, o ja nie umiem, ja jestem beznadziejny, ja nie potrafię i już koniec w ogóle. No i właśnie tego kroku już święty Wojciech nie zrobił. Dostrzegł swoją słabość, dostrzegł, że to i to mu się nie udało, ale wtedy cały czas kierował swoje spojrzenie raz, że ku Bogu, któremu chce służyć i będzie mu służył tak jak potrafi, nawet jak nie potrafi. Będzie mu służył tak, jak potrafi. I ku bliźniemu, któremu zbawienie trzeba zanieść. Tam to byli poganie, którym trzeba było zanieść imię Pana Jezusa. I święty Wojciech, nie patrząc na to, że mu się nie udało do tej pory, nie patrząc na wszystkie swoje ograniczenia, nie patrząc właśnie na siebie, idzie, patrzy ku Stwórcy, Jego adoruje, patrzy ku swoim bliźnim, którym imię Pana Jezusa pragnie zanieść i nie zważa na swoje ograniczenia. My natomiast przy najdrobniejszym problemie, przy najdrobniejszej porażce mamy tendencję, żeby cały czas patrzeć na nas i rozważać, a tutaj można było inaczej, a tutaj, ale to wcale nie moja wina, ale tutaj jeszcze to cały czas wracamy do nas samych. I nierzadko drobiazg, jakaś tam rozmowa z drugim człowiekiem i my zamiast słuchać drugiego człowieka, zwracać na niego uwagę, to jesteśmy skupieni na nas, jak ja się prezentuję w trakcie tej rozmowy. To jest przerażające, gdy zwrócimy na to uwagę, to jest przerażające, gdy tak bardzo kleimy się do siebie, gdy nieustannie nasze myśli krążą wokół nas samych, wtedy porażka nas zniszczy, ale wtedy sukces zniszczy nas jeszcze bardziej, jeśli się zdarzy. Bowiem wtedy człowiek poprzez sukces staje się taki jak ten napompowany balon, tak dumny, piękny i wspaniały. I napompowany balon, jak dobrze wiemy, łatwo jest przebić. Święty Wojciech nie był jak ten napompowany balon, też nie przygniotło go to cierpienie, którego doświadczył, dlatego poszedł. Pomimo wszystkich tych trudności, tego co mu się nie udało, poszedł na tą misję, przelał krew męczeńską. I cóż to się stało? Otóż to były fascynujące czasy. Wtedy, gdy żył święty Wojciech, koniec wieku X. Przełom 10-11. To były fascynujące czasy. Świętym Imperium Rzymskim Narodu Niemieckiego rządził wtedy Otto III. Człowiek wyjątkowy, przez niemieckich historyków uważany za marzyciela, ale człowiek wyjątkowy. Człowiek, który być może jak nikt inny nie pojął, czym jest Christianitas, czym jest ta cywilizacja łacińska. Choć był przecież synem z jednej strony niemieckiego cesarza, z drugiej bizantyjskiej księżniczki. I być może właśnie dlatego rozumiał tą powszechność Kościoła. I on chciał stworzyć obok wielkiego imperium na zachodzie, stworzyć wielkie imperium na wschodzie. I ujrzał w Bolesławie Chrobrym człowieka, który mógłby stanąć na czele tego imperium, który mógłby stworzyć niejako drugie płuco dla Christianitas, dla cywilizacji łacińskiej. Ujrzał w nim tego człowieka, który może Słowian poprowadzić do cywilizacji łacińskiej, który mógłby ich zjednoczyć. I chyba nawet się nie pomylił. Chyba Bolesław Chrobry byłby człowiekiem, który mógłby to zrobić. I bez wątpienia dobrze zaczął. I właśnie tutaj pojawia się nam święty Wojciech. On umiera, przelewa swoją krew męczeńską i to staje się okazją do tego, żeby ustanowić w Polsce pierwszą metropolię, metropolię gnieźnieńską. A to jest fundamentalny krok. Bez tego nigdy Polska nie stałaby się Polską. Bez tego nigdy nie zajęlibyśmy tego miejsca w historii, które zajęliśmy. Bowiem w ten sposób od samego początku się uniezależniliśmy. W ten sposób jako struktura kościelna. W ten sposób od samego początku nie staliśmy się tylko niemiecką prowincją, a staliśmy się wolnym narodem.
właśnie dzięki tej decyzji z jednej strony Ottona III, wizjonera, z drugiej strony świętego Wojciecha, bo na jego relikwiach powstała ta metropolia. Jego relikwie posłużyły do tego, my już dzisiaj nie rozumiemy, jak to wielkie ma znaczenie. Właśnie całe ciało męczennika wtedy, to było coś niezwykłego, to było coś tak wielkiego, że trzeba było właśnie niejako stworzyć tą metropolię dla męczennika, po to, żeby można było godnie oddawać cześć temu świętemu. No, ludzie średniowiecza mieli ogromną cześć, ogromne nabożeństwo do relikwii świętych. I tak z jego krwi, z krwi świętego Wojciecha, który właśnie wydawałoby się, że nic w życiu nie osiągnął, z jego krwi wyrasta metropolia w Gnieźnie. Z jego krwi więc wyrasta nasza ojczyzna, bowiem to w ten sposób, poprzez tą metropolię, staliśmy się tym wolnym narodem. Pomimo tego, że wtedy, krótko potem już, Otton III umiera, na jego miejsce wstępuje Henryk II, święty Kościoła katolickiego, ale jednak człowiek posiadający zupełnie inną wizję geopolityczną. Człowiek, który uważał, że Bolesław Chrobry powinien być tylko lennikiem rzymskiego cesarza. Powinien być tylko jednym z takich książąt, podrzędnym. Zupełnie inna wizja. I tutaj właśnie Bolesław Chrobry pokazał, że był godzien tego zaufania, którym go wcześniej Otton III obdarzył. Bowiem potrafił przez 20 prawie lat walczyć. Walczyć o wolność, walczyć o to, żeby nie stać się tylko prowincją niemiecką. Potrafił opierać się nawet wobec wielkiego męża, jakim był bez wątpienia święty Henryk. To był wielki polityk, niezwykle pobożny, ale jednak nie dostrzegał tej wielkiej wizji Ottona III, nie rozumiał tej wielkiej wizji. I tak trzeba było się opierać. I tutaj myślę, że nie rozumiemy często, co tutaj się dzieje w tym momencie. Ten Bolesław Chrobry, który najpierw ma się stać tym wielkim władcą całego wschodu, który później musi walczyć o to, żeby nie stać się tylko jednym z książąt niemieckich. On w tym momencie rodzi się, można powiedzieć, nasz naród. W tym momencie już się rysują te podstawowe nasze cechy, które później będzie widać tak pięknie, chociażby w okresie Sarmacji. Bolesław Chrobry jest człowiekiem wielkim, ale człowiekiem jednocześnie niepokornym. Nie w tym sensie tego słowa, że brakuje mu pokory, tylko w tym sensie, że chyli czoła przed Bogiem, chyli czoła przed papieżem, chyli czoła przed Kościołem, ale praktycznie już przed nikim innym. I już tutaj rysuje się ta sarmacka kultura tych wielkich mężów, hetmanów Zamojskiego, Żółkiewskiego, tych wielkich mężów, którzy właśnie byli bohaterami, mężami niepokornymi, którzy potrafili pokonać tak przeważające siły wroga, bo ufali w Panu, a jednocześnie przed nikim na ziemi, kto na to nie zasługiwał, czoła nie chylili. Taki był już Bolesław Chrobry. I właśnie w tym wydarzeniu, gdyby nie święty Wojciech, nie byłoby metropolii, nie byłoby samodzielności kościelnej, nie byłoby tego wszystkiego, co było wcześniej, co dało Chrobremu też ten moralny autorytet, co dało mu siłę do tego, żeby działać tak, jak działał. I w ten sposób święty Wojciech ma ogromny wpływ na całą historię naszego kraju, na to, kim byliśmy, na to, że staliśmy się tym przedmurzem chrześcijaństwa, że mogliśmy, bo właśnie dzięki tej sarmackiej kulturze, tych wolnych, silnych ludzi, którzy nie chylili czoła przed byle kim, którzy mieli odwagę walczyć z przeważającym wrogiem, z przeważającymi siłami wroga, to dzięki nimi staliśmy się tym przedmurzem chrześcijaństwa. I oczywiście, że znowu możemy się takim przedmurzem stać. Wszelkie myślenie, że nie jest to możliwe, że przecież jesteśmy takim małym, prowincjonalnym krajem, że przecież teraz Polacy to się do niczego nie nadają, to jest tylko i wyłącznie pokusa. Imperia nie potrzebują, nie są, nie rodzą się imperiami, nie są zawsze wielkie i potężne. Każde imperium kiedyś było małym, prowincjonalnym krajem. Wystarczy spojrzeć na
Stany Zjednoczone w XIX wieku. To była zupełna prowincja, to była wioska zabita dechami. Tam nic się nie działo. Dzisiaj jest to imperium, które jest bez wątpienia jednym z najważniejszych graczy politycznych na całym świecie. I tak samo może być z nami, tylko my potrzebujemy stać się znowu tymi wolnymi i silnymi ludźmi. Takimi właśnie, jak byli zamojscy, jak byli żółkiewscy, hetmani naszego kraju. Takimi, jakim był Bolesław Chrobry. Ale żeby tego dokonać, my potrzebujemy pracy. Potrzebujemy ciężkiej pracy i dlatego istnieje nasza szkoła. Dlatego musimy i pracować nad nami samymi, wyrabiać w nas samych nasze cnoty i pracować nad tym, żeby wychowywać kolejne pokolenia. Możemy wydać i kolejnych Chrobrych, i kolejnych Żółkiewskich, i kolejnych Zamojskich, mężów, którzy zmienili bieg dziejów, którzy omal nie doprowadzili do tego, że cały Wschód był katolicki, którzy mogliby do tego doprowadzić. I to może wrócić. Tylko my naprawdę musimy wierzyć i pracować. Amen.